Wczoraj prezydent Oświęcimia ogłosił alarm powodziowy, ponieważ stan wody w rzece przekroczył 4,60 m. Wczoraj w godzinach popołudniowych już wody w Sole było powyżej 4,80 m. Dzisiaj sytuacja wydaje się być ustabilizowana, ponieważ tej wody ubywa, woda nam opada. Na odczytach rano było 5,20 m, teraz na ostatnim odczycie było już 5,12 m. Wydaje się, wszystko zmierza ku lepszemu, dlatego że zrzuty w Czańcu będą sukcesywnie zmniejszane. Również pogoda jest łaskawa dla nas, przynajmniej wydaje się tak z prognoz, więc pozostaje tylko cały czas mieć stan wody pod kontrolą, więc służby miejskie cały czas monitorują ten teren. Poziom wody w rzece zazwyczaj podnosi się nie tylko pod wpływem dużych opadów, te opady by musiały być naprawdę bardzo intensywne, te opady również musiały być intensywne tutaj w rejonie Żywiecczyzny i również musiałyby być bardzo duże zrzuty wody ze zbiornika w Czańcu. Natomiast wiadomo, że sztab miejski kryzysowy jest przygotowany, współdziała również ze sztabem powiatowym, więc zawsze w takich sytuacjach też jesteśmy w kontakcie z Ochotniczą Strażą Pożarną i zawsze na bieżąco reagujemy tak, aby nie doszło do takich sytuacji, które by stwarzały zagrożenie dla mieszkańców czy dla miasta.